Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Klub marudnych zaczytanych ciotek wita was dzisiaj w takim bardziej przygnębiającym nastroju, dlatego że przed nami powieść trudna, powieść bolesna, oparta o prawdziwe, rzeczywiste wydarzenia. Hejt Alana Gibbonsa od wydawnictwa Zielona Sowa, czyli powieść inspirowana tragiczną śmiercią Sophie Lancaster i dedykowana jej rodzinie, o czym za chwilę wam opowiem. To opowieść dla nastoletnich czytelników o stalowych nerwach, dojrzalszych, o inności, o szukaniu swojej tożsamości, o wybaczaniu tak sobie, jak i innym. Za chwilkę poznacie Hejt, a potem trzy inne młodzieżowe opowieści z przesłaniem. Minęło pół roku od tragicznej śmierci Rosie, dziewczyny, którą zaatakowała bestialską grupa rówieśników. Jej siostra Eve próbuje żyć dalej, pomimo tego, że jej rodzina rozpadła się, ukochana siostra już nigdy nie wróci do domu. Anthony natomiast pół roku temu był świadkiem napaści na Rosie i nie zrobił nic, żeby ją zatrzymać. Eve i Anthony teraz po tych wszystkich miesiącach spotykają się w szkole przypadkiem i ich koszmar powraca na nowo. Tak jak wam wspomniałam na początku, Hejt jest powieścią napisaną w hołdzie Sophie Lancaster, nastolatce, która zginęła w 2007 roku, a której śmierć wstrząsnęła Wielką Brytanią. Około pierwszej w nocy Sophie wraz z chłopakiem wracała z imprezy o charakterze gotyckim, dlatego że należeli właśnie do tej subkultury, wyróżniali się makijażem, strojem, całym wyglądem i zostali napadnięci przez grupę wyrostków. Najpierw oberwał jej chłopak, tak że stracił przytomność, natomiast Sophie rzuciła się na niego, żeby chronić go swoim ciałem i została dosłownie stratowana. Opis tych wydarzeń jest niezwykle makabryczny. Ja go wam oszczędzę, tak jak oszczędził go Alan Gibbons w swojej powieści, układając tę scenę, bo dlatego że rzeczywistość po prostu przerosła wszelkie wyobrażenia. Niemniej chłopak wyszedł z tego, mimo ciężkich obrażeń, natomiast Sophie wpadła w śpiączkę i po 13 dniach zmarła. Napastnicy, ta grupa nastolatków, która napadła na parę, dostała najwyższy wyrok, dlatego że dostali dożywocie, a śmierć Sophie wywołała ciąg dyskusji o inności, o dyskryminacji, o wykluczeniu, ale także o obojętności. Więcej znajdziecie w sieci, jeśli wpiszecie nazwisko Sophie Lancaster, ale także w samej książce, do czego was ogromnie zachęcam, pomimo że ta historia jest smutna i naprawdę tragiczna. Powiem wam tak, Hejt należy do tych powieści, które powinni przeczytać nastoletni czytelnicy, większość nastoletnich, dojrzalszych czytelników, aby zrozumieć kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, inność, wyróżnianie się z tłumu, niepodążanie za hasłami, za trendami są zawsze jakimś aktem odwagi i być może nadejść czasami taki czas, że trzeba chronić siebie, jak i swoje racje. Po drugie, najważniejsze, inność nie jest zbrodnią, a taka dyskryminacja, taka nietolerancja, tym bardziej tak bestialska jak wobec Sophie Lancaster, bohaterki tej powieści, to jest zwyczajne tchórzostwo. Po trzecie, kiedy widzisz krzywdę innych, zareaguj, zawołaj kogoś starszego, zadzwoń na policję, to powinna być naturalna reakcja, bo ona może uratować komuś życie. A wracając do samej książki, Hejt Alana Gibbonsa czyta się jednym tchem, chociaż muszę tutaj przyznać, że z bólem brzucha i z niemałym dyskomfortem. Gibbons bardzo obrazowo i realistycznie pokazał konsekwencje takich tragedii, emocje, z którymi nie sposób sobie poradzić i ludzi, którzy po prostu są zagubieni, jeśli zostają skonfrontowani z takim poziomem nienawiści. Kochani, ja wam Hejt polecam z całego serca. To jest taka powieść, której nie trzeba się bać, ale którą po prostu warto przeczytać, bo warto poznać tę historię. A i muszę wam koniecznie coś zdradzić. Otóż na stronie wydawnictwa Zielona Sowa możecie znaleźć zwiastun do tej powieści. Zwiastun zrobiony przez Okonia w sieci, Marcina Okoniewskiego. To jest, kochani, rewelacyjny kawał doskonałej roboty. I link do tego zwiastunu znajdziecie również na końcu tego filmu. A teraz na zakończenie mam dla was trzy inne młodzieżowe opowieści z przesłaniem. One wszystkie są również od wydawnictwa Zielona Sowa, dlatego że ono specjalizuje się w takich właśnie doskonałych historiach. Pierwszą z nich jest Problem Non-Prat. To jest powieść, która dotyka tematyki wczesnego macierzyństwa, ciąży nastoletniej i odpowiedzialności. Kolejnym tytułem jest Krzywda, historia moich blizn Eve Answorth, która jest opowieścią o depresji, o samookaleczaniu się i o szukaniu pomocy. A ostatnią powieścią jest Drugie bicie serca, tam z Mary, czyli historia ciężkiej choroby, śmierci i nowego życia dotykająca tematu transplantacji.
Kochani, ja teraz zapraszam Was na konkurs. Razem z wydawnictwem Zielona Sowa mamy dla Was dwa egzemplarze powieści Hejt Alana Gibbonsa. No i tak sobie pomyślałam, że jakoś głupio jest mi tutaj zadawać takie konkretne pytanie w związku z tą powieścią. Dlatego proszę Was jedynie, żebyście w komentarzu pod filmem napisali mi, że chcielibyście poznać tragiczną historię Rosie. To rozdanie trwa do końca maja, a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Uff, powiem Wam, że ta powieść to była dla mnie prawdziwa przeprawa. Poznanie historii Sophie Lancaster, a w zasadzie przypomnienie sobie tej historii, dlatego że ja o niej lata temu słyszałam, no to był prawdziwy cios. To jest niewyobrażalna tragedia, to jest niewyobrażalne bestialstwo, to jest no akt niewyobrażalny. To jest po prostu niewyobrażalne, czegoś takiego... O, naprawdę ma, naprawdę mocna sprawa. Zapraszam Was również na bloga, tam jeszcze więcej rozpisałam się o tej powieści. Zapraszam Was właśnie do udziału w konkursie. Zaglądajcie również na media społecznościowe i dzyń dzyń, pamiętajcie o dzwoneczku. A my widzimy się już jutro i będę miała dla Was propozycję na Dzień Matki. Do zobaczenia, pa pa!